Radio Tok FM, program taki wiadomości z TVN24, wiesz, lecą. Ale jak ta Lichocka nadaje głupoty, wiesz, ja mówię, że ona powinna zostać zakonnicą, to niech sobie nadaje wtedy, wiesz. Także przesyłamy Państwu buziaczki, no i że oczywiście, że proszę jeść kaczki. Wzgórza Golan. Jakąś piosenkę puścili w Radiu Maryja, także musiałam to przyciszyć, bo to przecież nie daje się. O. Ta tiri 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 Radio Tok FM w Rokoncita, Barbie Baby Langstrom Extra. Radio Tok FM w Rokoncita, Barbie Baby Langstrom Extra. Radio Koncita. Tok FM w Rokoncita, Barbie Baby Langstrom Extra. Kiedyś, gdy nie było komputerów, telewizorów, nic nie było. Ludzie, a zwłaszcza dzieci, lubili słuchać wieczorami długich opowieści. Najczęściej były to stare legendy, dzieje ojczyzny, cudowne zdarzenia, w których Pan Bóg miał wiele do powiedzenia. Te legendy i historie opowiadał przeważnie mędrzec, sędziwy i poważny, pamiętający wiele, bo wiele już przeżył. A dzieci słuchały tych opowieści stare z otwartymi usiami i nazywały sędziwego opowiadacza starym matusem. Stare legendy. Matus odszedł do nieba, a opowieści zostały. A teraz my je będziemy opowiadać, bardzo dziwnej treści, jak perły a ze skarbca matusowych. Dziwnej treści z matusowych opowieści. Tej dziwnej treści opowieści. Dziwnej treści. Sandomierscy zakonnicy, chyba wszyscy lubimy opowieści o duchach. Boimy się, choć czasem niestety nie wiemy, to jest nieprawda. Nie nauka nie. W duchu jest tak też żydowską. Czy rzeczywiście nauką jest dusze nieprawdziwą. Tych, którzy już od nas odeszli, mogą wracać, by nam coś ważnego przekazać, czy nie? Tak jak nie wiadomo, czy w Sandomierzu można spotkać cały tłum duchów, czy tylko mieszkańcy straszą tak turystów. A było to tak. Grubo ponad 700 lat temu do Polski przybyli skośnoocy Mongołowie. Mówiono na nich Tatarzy. Nie zachowywali się grzecznie, jak na gości przystało. Palili miasta, kradli zwierzęta i zabijali ludzi. Dobrze, goście. To właśnie tatarska strzała przerwała hejną Mariacki krakowskiemu trębaczowi. Zanim jednak Mongołowie dotarli do Krakowa, stanęli przed bramami Sandomierza. Wszyscy mieszkańcy miasta gorączkowo zastanawiali się, co robić, żeby ratować życie. Niektórzy pakowali rzeczy, inni postanowili uciekać bez bagaży. Większość jednak spieszyła na mury, żeby bronić swojego miasta. Jedynie w klasztorze dominikanów panowały spokój i modlitewna cisza. Do czasu jednak. Do czasu, kiedy przeor Sadok wyznaczył najmłodszego zakonnika do przeczytania z księgi liturgicznej listy świętych męczenników, których rocznica śmierci miała przypadać następnego dnia. Nowicjusz odchrząknął, zaczął czytać i nagle przerwał. Przetarł oczy. Przyjrzał się uważnie stronie, z której czytał. Zaczął jeszcze raz, od początku. Znów przerwał. I oddał księgę przeorowi. Ojciec Sadok spojrzał na jej karty i też za nie mówił. Na stronie przypadającej na następny dzień czyjaś ręka przepięknym pismem, złotymi literami,
wypisała imiona wszystkich zakonników, którzy zgromadzili się w kaplicy. Ponieważ nikt w klasztorze nie używał złotego atramentu, ojciec Sadok od razu zrozumiał, co to oznacza. Bracia, sam Pan Bóg wskazał nam, że jutro wszyscy zginiemy śmiercią męczeńską, powiedział. Widząc, że na niektórych twarzach pojawił się strach, dodał szybko. Na nic ucieczka, na nic walka. I na nic ucieczka. Jedyne, co możemy zrobić, to uwierzyć w Bożą obietnicę, że po śmierci od razu pójdziemy do nieba. Z taką wiarą będzie nam łatwiej. Bo przecież o tym marzyliśmy przez całe życie, prawda? Żeby pójść do nieba. A teraz właśnie jego bramy szeroko się dla nas otwierają. Pokazał potem każdemu z braci księgę, by mogli odnaleźć swoje imię. A kiedy już ostatni z nich przeczytał złote litery, nagle wszystko zniknęło. Następnego dnia zaś, zgodnie z obietnicą, wraz z bramami klasztoru, które wyłamali Mongołowie, otwarły się dla zakonników bramy nieba. Ludzie mówią, że w miejscu starego klasztoru, gdzie pochowano zakonników, podobno o świcie można usłyszeć dziwne śpiewy. Czasem nawet niektórym uda się zobaczyć procesję postaci w białych habitach. A jeśli nawet by tak było, to jak myślisz, co ważnego mogłyby nam przekazać duchy zakonników? Stanowisko komentatorskie Polskiego Radia są już Andrzej Janisz i Filip Jastrzębski. Dobry wieczór, panowie, czy trybuny są już... Legendy żyją wtedy, gdy są opomnienia. Co o tym dziady katolickie gadają? Legendy, trendy. Opowiedziano, legenda. Potrzebne jest, aby są legendy. To świadczy o tym, że oni w ogóle nie czytają Pisma Świętego. Bo człowiek, który czyta Pisma Święte, Pismo Święte, o legendach nie gada. Nie gada, po co ci te legendy pogańskie? Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata o tej porze. Tu byli już wszyscy. Tu były transparenty, kulturalne śpiewy i zagrzewanie do boju reprezentacji. Za 20 minut, godzina 8 wieczorem, czyli 20. Doskonale przygotowaną murawę. Czas na nasze modlitwy teraz wieczorne. Bardzo się cieszę, że będę mógł się z wami pomodlić o tej porze. Wieczorem, w niedzielę pewnie jest za co dziękować, jest o co Pana Boga prosić, dlatego już nie zwlekając, wykręcajcie numer telefonów, wybierajcie te numery telefonów na swoich aparatach, na swoich komórkach, smartfonach, na czymkolwiek będziecie tylko chcieli. A przypomnę te numery telefonów, bo są też pewnie takie dzieci, które jeszcze do nas nigdy nie telefonowały. Mam nadzieję, że dzisiaj zdobędą się na odwagę. I tak, dla dzieci z Polski Północnej mamy numer telefonu następujący 56 55 53 56 55 53 56. Telefon korpora z naszej rodzinie 536 100 i 536 6. I dla dzieciaków z zagranicy dwa numery telefonów 48 56 6 55 20 30 i 48 56 6 56 6 56 6 56 6 56 6 56 6 56 6 56 6 56 6 56 6 56 6 56 6 56 6 56 6 56 6 56 6 56 6 56 6 56 6 56 6 56 6 56 6 56 6 56 6 56 6 56 6 56 6 56 6 56 6 56 6 56 6 56 6 56 6 56 6 56 6 56 6 56 6 56 6 56 6 56 6 56 6 56 6 56 6 56 6 56 6 56 6 56 6 56 6 56 6 56 6 56 6 56 6 56 6 56 6 56 6 56 6 56 6 56 6 56 6 56 6 56 6 56 6 56 6 56 6 56 6 56 6 56 6 56 6 56 6 56 6 56 6 56 6 56 6 56 6 56 6 56 6 56 6 56 6 56 6 56 6 56 6 56 6 56 6 56 6 56 6 56 6 56 6 56 6 56 6 56 6 56 6 56 6
aż 18 goli, z czego 6 strzelił Robert Lewandowski. Także proszę Państwa, wiesz, są gośćmi, to wiesz, powinni uwzględnić, że są w tym obcym świecie katolicy i tak samo Żydzi. No, czyli LGBT, nie LGBT. Co to jego obchodzi? Co to ją obchodzi? Jeżeli chce rzutować, jeżeli chce kierować wydarzeniami, no to chce kierować i sterować wydarzeniami szatana, bo on Bogiem tego świata jest. On jest Bogiem tego świata. Bóg Jahwe pozwolił mu na jakiś czas być Bogiem tego świata. On jest władcą tego świata. On zaoferował nawet królestwa Jezusowi, bo były w jego posiadaniu. Jeżeli my będziemy po prostu walczyć i odbudowywać ten świat, jak Noe przed potopem, żeby to robił, odbudowywał ten świat, no to by sam zginął w potopie. Noe miał głosić zagładę, Noe miał głosić wyroki, a nie zajmować się czymś, co do niego nie należało, odbudowywać ten świat moralnie według siebie, jak on sobie myśli. Niestety, nie wolno. To spotkanie chcielibyśmy bardzo, żeby było 6 punktów po pierwszych dwóch meczach, to byłby idealny start tych eliminacji. Jedyne co wiemy, to to, że ten stadion znów będzie biało-czerwony, podobnie jak w Wiedniu. Ja też mało mam tutaj tego powiedzieć. Ciemniejsza niż naszej reprezentacji i barwy drużyny narodowej Austrii. Niemniej jednak połowa tej grupy jest rzeczywiście biało-czerwona, połowa jest żółto-niebieska. Na razie gramy w naszych narodowych barwach. Dzisiaj z Łotwą, miejmy nadzieję, zwycięsko. Bardzo dziękuję za te wszystkie informacje ze Stadionu Narodowego. Opowiadali Państwu, co dzieje się przed meczem z Łotwą, Andrzej Janisz i Filip Jastrzębski. Czekamy na to spotkanie, początek o 20:45. O tej samej godzinie w grupie G, czyli w tej grupie, w której grają Polacy, rozpocznie się także mecz Słowenii z Macedonią Północną. A z kolei w tej chwili do końca dobiega inne spotkanie właśnie w grupie G. Izrael gra z Austrią i tu chyba niespodzianka. Izrael prowadzi z Austrią 4-2, a więc jeśli Austria przegra ten mecz, a wszystko wskazuje, że tak, bo do końca pozostały już tylko 3 minuty, no to będzie już druga porażka Austriaków w tych eliminacjach. A my oczywiście też dzisiaj będziemy pasjonować się tenisem, bo mniej więcej o 21:10 na kort powinien wyjść Hubert Hurkacz, który w trzeciej rundzie turnieju tenisowego w Miami mierzy się z 18-letnim Kanadyjczykiem Felixem Auger-Aliassimem. To bardzo groźny rywal, choć ma dopiero 18 lat, ale na swoim rozkładzie ma już kilka znanych tenisistów. Z kolei Hubert Hurkacz, przypomnę, w drugiej rundzie pokonał turniejową trójkę Austriaka Dominika Thiema. No i dzisiaj też liczy na zwycięstwo i na awans do kolejnej rundy. To byłoby naprawdę fantastyczne. Ten mecz powinien rozpocząć się o około 21:10. Natomiast o 20:45, przypomnę, na Stadionie Narodowym w Warszawie początek meczu Polska-Łotwa w eliminacjach Mistrzostw Europy, a ja tylko przypomnę, że przed 3 dniami Polacy wygrali w Wiedniu z Austriakami 1-0. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Świat w powiększeniu. Bogumił Husajnow, dobry wieczór. Odwołaj artykuł 50 i zostań w Unii Europejskiej. Petycję pod tym hasłem podpisało już ponad 5 milionów obywateli Wielkiej Brytanii. Liczba podpisów wciąż rośnie. Rząd po wielokroć powtarza, że wyjście z Unii Europejskiej to wola ludu. Musimy położyć kres temu twierdzeniu, udowadniając właśnie teraz siłę wsparcia publicznego, by pozostać we wspólnocie. Tak napisali organizatorzy protestu i zamieścili w sieci link, pod którym podpisują się przeciwnicy Brexitu. W studiu dr Marek Szopski z Uniwersytetu Warszawskiego. Witam. Dobry wieczór. Zgodnie z brytyjskim prawem parlament musi debatować nad każdą petycją, pod którą podpisze się co najmniej 100 tysięcy osób, a rząd brytyjski musi udzielić odpowiedzi na każdą petycję podpisaną przez minimum 10 tysięcy osób. Jeśli dodać do tego 1 000 000 osób biorących udział w sobotnim londyńskim marszu za drugim referendum w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii, to świadczy o olbrzymiej presji
która jest wywierana na brytyjski rząd i parlament, aby wzięto także pod uwagę proeuropejskie rozwiązania. Czy pana zdaniem premier może zignorować te wydarzenia i nie poddać się naciskom? No myślę, że coraz trudniej jej będzie i trzeba przyznać, że upór pani premier wydaje się być troszkę nadmierny, nazwijmy to w ten sposób, bo to nie służy jednak, myślę, że takim ogólnym rozrachunku, interesom Wielkiej Brytanii, czy Zjednoczonego Królestwa, może lepiej tak teraz już mówić, ponieważ to zjednoczenie w momencie jak rozwiązania, które okaże się niezbyt strawne, na przykład dla Szkotów, no może spowodować dalsze problemy wewnętrzne. Rozpad Zjednoczonego Królestwa, tak? No tak, od 1707 roku będących w takim małżeństwie, prawda, Szkocji i Anglii z Walią, no może się nagle coś tutaj bardzo popsuć, a to naprawdę jest problem, bo na przykład no złoża naftowe są w zasadzie w gestii Szkocji, prawda? Niektóre ważne porty zarówno marynarki wojennej, jak i handlowej też znajdują się na terenie Szkocji. No więc gospodarczo byłoby to bardzo bolesny rozwój. Znaczy to w ogóle ja myślę, że... Ale ja jeszcze wrócę do kwestii tej, o której rozpoczęliśmy naszą rozmowę. Czy premier May, rozumiem, że ma taki koronny argument mówiący o tym, że ludzie wypowiedzieli się przeciwko Unii Europejskiej. To ją obliguje do konkretnych działań. To by miało... Próbuje znaleźć drogę do wyjścia. To by miało sens. Ale to też wiąże się z dużymi problemami w parlamencie, tak? Nie tylko. Ja myślę, że również w kategoriach no, tego argumentu, że to jest głos ludu, prawda, czy vox populi, no ale to było 2,5 roku temu. W międzyczasie ci ludzie czegoś się nauczyli, czegoś się dowiedzieli. Pojawiło się nowe pokolenie, które może głosować. Więc sytuacja się na tyle zmieniła, że ten argument coraz bardziej brzmi fałszywie, prawda? Gdyby to było rzeczywiście do załatwienia szybko po referendum, no to tak, no można by powiedzieć, tak ludzie chcieli. Dziś myślę, że to brzmi bardzo fałszywie, że ten rzekomy mandat no jest mocno nadszarpnięty i raczej coraz bardziej wiąże się rzeczywiście z tą presją, która w partii konserwatywnej jest, jeżeli chodzi o tych twardych brexitowców, prawda? Którzy, jak się wydaje, i można na to patrzeć z tej perspektywy, nawet jeśli jest to niezbyt korzystne na dłuższą metę dla Wielkiej Brytanii jako z ogólnospołecznego punktu widzenia, to będzie bardzo korzystne dla niektórych firm, dla niektórych ludzi, dla tych, którzy kontrolują spore obszary. Można tu Ruperta Murdocha na przykład, prawda, wspomnieć, który właściwie swoje imperium medialne kontroluje, a najprawdopodobniej kwestie podatków, rejestracji i tak dalej znajdują się w takich miejscach, które są na przykład rajami podatkowymi. To są korzystne sposób podatkowy rozwiązywany. Takie twierdzenie, że będzie można z Anglii czy Wielkiej Brytanii zrobić coś w rodzaju raju podatkowego, niektórym chodzi po głowie, ale wydaje się, że co innego Kajmany, a co innego Wielka Brytania. To jest tak łatwo nie da zrobić. Na takie ryzyko i bycia potem na indeksie, tak, raju. Nie, oczywiście, bo za takie rzeczy się każe, prawda? Dokładnie, więc to jest zbyt duże ryzyko, które by na siebie Wielka Brytania wzięła, ale zastanówmy się teraz, jakie możliwości ma premier Theresa May w tym wszystkim, w tym całym układzie bardzo trudnym, który obecnie jest. Nie jest zwolenniczką rozpisania kolejnego. Tak, także widzicie Państwo, aż Anglicy tutaj zagłuszają po prostu, w tym sensie, wiesz. Oni po prostu zagłuszają. O. Tych twardych brexitowców, takich jak Boris Johnson na przykład,
już nie mówię, prawda, o Faradżu, bo to raczej jest pewnego rodzaju parodia, ale nawet Teresa May, która, prawda, przeszła z pozycji w zasadzie przeciwnych wyjściu z Unii, taki, który reprezentował też i przecież wtedy premier Cameron, na takie wątpliwe pozycje manewrowania na poziomie właściwie opcji, które są coraz bardziej ograniczone, prawda? Unia Europejska tutaj nie ustąpi. To jest zupełnie zrozumiałe. I w związku z tym, no, to Brytyjczycy muszą w końcu podjąć tę trudną decyzję. Jeszcze udało się chyba w gruncie rzeczy osiągnąć taki poziom, chociaż ja myślę, że do 29 marca nie możemy być pewni, że prawda, nie będzie tego rzeczywiście twardego Brexitu, że to będą jakieś inne terminy. Być może okaże się, że jednak Wielka Brytania będzie musiała wziąć udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Nawet jeżeli to wydaje się dziwne, prawda, bo potem, gdyby rzeczywiście doszło do jakiegoś wynegocjowanego wyjścia, no to ci eurodeputowani musieliby zwolnić te miejsce, prawda? No to wtedy musiałyby się odbyć jakieś dodatkowe wybory. No, jest to niezły bałagan, prawdę powiedziawszy. W obecnej sytuacji na świecie to naprawdę nie jest korzystne dla Europy ogólnie rzecz biorąc, prawda? Nie musimy sobie tego uzasadniać. Ale w takim razie, czy można brać pod uwagę to, o czym pisała brytyjska prasa w czasie mijającego weekendu, mianowicie, że czas najwyższy na odejście premier May, zastąpienia jej i utworzenia rządu technicznego, który by doprowadził do końca cały proces wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, i rzeczywiście, czy May może zrezygnować, bądź też może dojść do wewnętrznego puczu w ramach partii konserwatywnej. No, ekonomist twierdzi, że to nie byłoby dobre rozwiązanie, bo jest większa możliwość, to znaczy, że nawet nowe wybory i tak dalej są w pewnym sensie też krytycznym rozwiązaniem, dlatego że wtedy być może do głosu mogliby dojść zwolennicy twardego Brexitu i w związku z tym, no, byłaby to sprawa w pewnym sensie załatwiona. Czy możliwe by było... Znaczy, problem polega na tym, że kraj jest przepołowiony nie wedle partyjnych, a raczej partie są przepołowione co do własnych, czy też oczekiwanych korzyści i strat wynikających z wyjścia lub zostania, prawda? To jest zarówno Partia Pracy, jak i Partia Konserwatywna są podzielone przykład, wewnątrz, jeśli chodzi o kwestie związane z Unią. Liberalni demokraci zawsze byli za pozostaniem w Unii, prawda? No ale biorąc pod uwagę brytyjski system wyborczy, pewnie oni i tak nigdy nie uzyskaliby takiej ilości głosów, żeby stworzyć rząd. W związku z tym musiałby to jakiś być odłam, czy to Labour, czy to partii konserwatywnej. Sprawa z punktu widzenia historycznego tego, w jaki sposób funkcjonuje brytyjski system polityczny, no jest po prostu kuriozalna i można powiedzieć, że chyba no, po raz pierwszy w historii, pomimo różnych zaszłości, tak głupio wypadają Brytyjczycy właśnie w tej kategorii, w której wydawali się zawsze silni, to znaczy zdolności do podejmowania decyzji politycznych, nawet jeżeli inne pomysły się nie udawały. I zdaje się, że Wielką Brytanię nie stać też na takiego męża stanu, który by potrafił, stając na czele rządu, tę sprawę całkowicie rozwikłać. No bo wydaje się, że pomysł Camerona z tym referendum, które nie jest charakterystyczne dla brytyjskiego sposobu sprawowania polityki w ogóle, no, wypuścił gina z butelki, którego nie da się wepchnąć, a system nie jest zdolny sobie z tym poradzić. Tu problem polega na tym, że z jednej strony społeczeństwo brytyjskie jest ciągle w gruncie rzeczy przyzwyczajone do pewnego sposobu rozwiązywania problemów,
apolityczna strona nie jest w stanie temu sprostać. Zobaczymy, jak będzie wyglądało w tym tygodniu rozwikłanie tej sprawy. Premier May jest pod dużym naciskiem i będzie musiała rzeczywiście podjąć w końcu jakieś ważne decyzje. Doktor Marek Szopski z Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję pięknie za rozmowę. Dziękuję, Marek Husejnow. Do usłyszenia. Reklama. Co takiego super jest w Carrefourze? O nie! O nie! Absolutnie, nie będzie żadnej reklamy. Kysz!